tworzyły się zespoły zupełnie bez żadnej inicjatywy. To jest charakterystyczne. To nie były inicjatywy organizacji kościelnej. Kościoły były nawet zamknięte, dopiero otwierano, jeśli otwierano, to na żądanie wiernych. Ludzie, masę ludzi czuło potrzebę zamanifestowania. I to dla mnie był zupełnie niezwykły odruch. Odruch świadczący o tym, że między innymi ta idea, którą nasza szkoła praksologicznej teorii organizacji rozwija, szkoła, że tak powiem, społeczeństwa obywatelskiego, doprowadzenie do tego, żebyśmy jednakowo rozumieli pewne rzeczy, jednakowo reagowali, a jednocześnie, żeby każdy z nas chciał zareagować, wyrazić swoje stanowisko wobec jakiejś sytuacji. I to właśnie tak to było. To była inicjatywa wskazująca, jak głęboko ludzie odczuwali fakt odejścia papieża. Ta zupełnie indywidualna chęć zamanifestowania, ale zamanifestowania zbiorowego. I dla mnie to był wspaniały odruch. Problem jednak polega na tym, jak długo ta postawa się utrzymała, czy utrzymuje. Obawiam się, że jest tutaj jakiś problem wiążący się między innymi, czy ja wiem, z naszą podatnością emocjonalną. Ta manifestacja była wspaniała. Ale cały problem polega na tym, żeby tę autentyczną, indywidualną manifestację przekształcić w próbę zachowania jakiejś postawy. Postawy właśnie tej zgodnej z nauką papieża, którego kwintesencją jest jednak skrót ten myślowy. Być, a nie mieć.